Cześć wszystkim. Dzisiaj nagram dunk sesję na kosz 3-0. Bardzo przyjemny, taki mięciutki, więc może być fajnie. Napisałem sobie też taką dunk listę. Zazwyczaj mam w głowie, ale dzisiaj postanowiłem, że sobie ją na kartce napiszę, żeby widzieć i sobie odhaczać. Na przykład windmill z wysoka ściągnięty, z dwóch rąk windmill. Chcę się dzisiaj skupić na windmill skupie 360. East Bay, windmill of the glass, 360, dwoma rękami, jedną ręką. No i jakieś takie solidne, wiecie, żeby rozwalić kosz z jednej łapy i z dwóch. To mam napisane, ale pewnie dam nieco więcej. Miłego oglądania. Ale założenia są takie same. Robię te wszystkie dunki z dunk listy. Tyle, że kosz jest już takie legitne 3.05. Metalowa obręcz, więc pewnie wrócę do domu z połamowanymi wszystkimi stawami, jakieś tego. Dobra, ostatnia zmiana, bo po tamtej stronie nie widzę zupełnie piłki. Kosz tak samo, 3.05. No i obręcz sztywna, jak nie powiem co. Że jest metalowy i taki twardy, wydaje mi się naprawdę wysoko, ale to nie ma znaczenia. Nie potrafię skakać w koszulce, serio. Ja się taki jakiś ciężki wydaje. Dobra, 361 ręka. Spoko. Teraz windmillek. Kauczuk. Ta piła się tu strasznie wysoko odbija i nie potrafię jej wypić. Muszę wyżej wyskoczyć po prostu. Dawno nie skakałem w takim słońcu. Jest 29 stopni. Przyznam się bez bicia, że jest ciężko. Jest ciepło, kosz jest sztywny i 3.06 nawet bym powiedział. Ale to dobrze, bo jak się nauczycie robić coś w niestandardowych warunkach, trudniejszych niż normalnie, to potem jak przyjdzie co do czego i trzeba będzie, nie wiem, w moim wypadku wsadzić albo, nie wiem, w waszym zagrać jakiś mecz, to potem na meczu się okazuje, że dlatego, że trenowaliście ciężko i w trudniejszych warunkach, okazuje się, że mecz to, czy jakiś dunk konkretny, to jest pestka. Ja na przykład teraz windmilla zrobię. To wszystko w głowie siedzi. Ja bym to zaliczył. O ja pierdolę! Chyba całkiem wysoko chwyciłem. Marzy mi się właśnie taki windmill chwycony wręcz z ponad kosza, ściągnięty w dół i solidnie wsadzony. Piękny. Najlepiej jakby to jeszcze było w ogóle z drugiej strony kosza przełożyć. Cudowne. Jeszcze 2-3 próby ja to mam. Windmill tak naprawdę nie jest trudnym dunkiem, tylko te ręce trzeba mega szybko ułożyć i fajnie się zgrać w czasie, piłę sobie ładnie narzucić i w sumie to wszystko. Nie trzeba, nie wiadomo jak wysoko wyskoczyć w sumie, ale wiadomo, przyda się. To była dobra piła, ale ją zmarnowałem. Myślę, że to było całkiem przyzwoite. Aż sobie zobaczę na powtórce. Myślę, że windmill z wysoka można zaliczyć, ale wciąż do poprawy. Teraz East Bay, yes sir. Ale na początku się jeszcze hype na jakimś solidnym łamaczem dłoni. Nie ukrywam, że boję się jeszcze o ten dwugłowy, bo tak jak mówię, miałem jedną dunk sesję półtorej miesiąca temu, gdzie przez przez 3 godziny robiłem East Bay. To był jedyny dunk, jaki próbowałem. Nawet jest filmik, gdzieś tutaj dodam. I na 100 prób wsadziłem chyba 3. No ale warto było, więc nie narzekam. Ale wciąż gdzieś jeszcze o ten ruch delikatnie się obawiam. Ale nie wiem, może to w głowie tylko siedzi. Spróbuję z kożą na początku. Na razie bezboleśnie. Może jeszcze windmill oddechy wcześniej na rozgrzanie.
zaliczył. Nie wiem dlaczego. Często jak robię jakiś trudny dunk, to mam właśnie w głowie jakąś taką blokadę. I to jest złe. Muszę się oduczyć tego. Myślę, że mam to dzisiaj, tylko się muszę odblokować tutaj. To wyrzucenie jest tutaj niezbędnie istotne. Niezmiernie istotne. No bo ja to muszę zrobić jak najszybciej, nie, a nie tracić czasu, żeby to ściągnąć jeszcze w dół. To musi być od razu, błyskawica. Mam to. Jak to wyjdzie, to bez dwóch zdań to będzie mój najlepszy dunk ever. Kosz sztywny, 3.05.6. Wszystkie inne były 3.02, 3.03, a to naprawdę robi dużą różnicę. Jeszcze miękki kosz, to robi dużą różnicę, serio. Następny etap to będzie piłką siódemką, nie? Bo to jest szóstka, to jest na 3x3. Nie, mi się wygodnie wsadza, ale to kolejny etap progresji. Właśnie zacząłem się zbliżać coraz bardziej do tego kosza. W sumie taki długi rozpęd nie jest mi potrzebny. Ja już w tych pierwszych dwóch krokach jestem w stanie wygenerować pełną moc. Nie mam po co się męczyć, tutaj drobić. No, w sumie zacząłem sobie tak bliżej wystawiać, jest mi wygodniej. Mówię wam, ja jeszcze dzisiaj mam tego SB-a. Jest dobrze. To samo co ostatnio na Lorimie. Ja nie domykam tego nadgarstka. Przez to ta piłka gdzieś leci daleko. Ja za bardzo skupiam na tym, żeby to wsadzić jak najmocniej, no nie? Zamiast po prostu to wsadzić, a potem dodać ten element mocy. Mam to teraz, kurwa! Sicko mode w sławkach. To dobrze wróży. Patrz na to! No patrzę właśnie, idę po to! Nie! To nie miało być to. Nie mogę teraz zgadać, bo ja sobie wiesz. In the zone. Ja jestem w innym wymiarze. Trzymaj się! Raz 10-15 prób tylko, porównując do poprzednich 100. Wtedy na 100 wpadło 3, teraz na 15, 1. To tak czy siak jest lepsza statystyka. Ale mega się cieszę, ten kosz jest wyżej, jest twardszy. Zajebiście. Dobra, zakładam, że teraz skup 360. Yes sir. Ten dunk też jest mega trudny. Ostatnio jak próbowałem na koszu 3.0, no to z tego co ja widziałem, to był tylko skup, ale nie było 360, no bo to było takie gdzieś, nie wiem, 90 stopni. Ja kończyłem odwrócony tyłem do kosza. Ostatnio oglądałem tego remixa. Boże, on to robi cudownie, tak płynnie. Gdzieś to wam tutaj wrzucę, zgarnia tak tą piłę, tak mięciutko. No poezja. Gość jest stary przecież, nie wiem, on ma 35 lat, a tak pięknie i wciąż wsadza, no nie? I wygląda też jak Hulk. Zaskakująco blisko. Ten Eastbay chyba mnie nahypował. Choć wciąż nie obracam się tak pełne 360. Wiecie, nie dość, że wyskakuję jeszcze pod kątem, to też opadam, to realnie to jest koło 180 max. Ale piękny jest ten wsad, uwielbiam, serio. Jeszcze ten remix to łapie tak nad obręczą, opuszcza w dół. Cudowne. Mega trudny dunk. Trzeba obrócić się w powietrzu, chwycić piłę, to jest ultra trudne. No ten ruch taki wykonać i potem jeszcze szukać tego kosza gdzieś, no nie? Ja często na dunksach mam tak, że wybieram sobie, powiedzmy, mówię sobie, że robię, nie wiem, windmilla takiego porządnego, no nie?
i go robię, robię, aż mi wejdzie, no nie? Nawet jakby mi to zajęło godzinę, a często się tak zdarza, może nie umiem, ale jakieś trudniejsze danki, nawet jakby mi to zajęło godzinę, to ja próbuję, próbuję do upadłego. Dlatego w moich dank sesjach nie ma nie wiadomo ilu wymyślnych danków, tylko postanawiam sobie, że robię ten, go katuję ile wlezie, no nie? Aż mi się uda, bo potem jest taki niesmak, że powiedziałem sobie, że zrobię, a nie zrobię, no nie? Ja nie lubię tak zawodzić samego siebie. Dlatego teraz mówię, że to robię, tego skupa 360 i będę go katował przez najbliższe tyle, ile trzeba. Bałem się, że to znaczy, że koniec dank sesji chyba na dzisiaj. Smutne trochę, bo nie zrobiłem za wiele danków, ale nie ma co. Kuźwa, szkoda, bo zawsze mówię, że mam silne kolana i mnie nigdy nie bolą. I to prawda. I teraz nagle zaczęło mnie boleć, nie wiem o co chodzi. Smutne. W zasadzie prócz izby ja nic ciekawego nie zrobiłem, ale wciąż dank sesję uważam za udaną. Szybka dank sesja. Kurde, nie ukrywam, że trochę jest niesmak. No ale kurde, zrobię mi zbeja wreszcie na 3.05, nikt się nie przypieprzy. Co prawda piłką szóstką, więc to jeszcze wciąż jest coś, co ktoś się może do tego właśnie przychrzanić. Ale spoko, to jest następny etap. Na razie jest progres zdecydowanie, super. No nie ma co, coś to kolano faktycznie mnie boli. Myślę, że to było na tyle w takim razie. Kurde, jest trochę niedosyt mimo wszystko. No ale cóż, no... Trzeba wiedzieć, gdzie jest umiar i czasami krok do tyłu, no nie, żeby można było zrobić 3 do przodu. No to co? Udanego treningu. I zapraszam też do subskrypcji tego kanału, bo myślę, że planuję jego rozwój. Na razie, trzymajcie się, cześć.